Do zamknięcia tegorocznego okna transferowego ZUS OFE pozostało już niewiele czasu. Do 31 lipca możemy zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE. Okienko otwarte jest od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku, a następna taka okazja do zmiany nastąpi dopiero za 4 lata, czyli w 2020 roku. Oświadczenia można składać w ZUS osobiście, listownie, ale też elektronicznie za pomocą swojego profilu na platformie usług elektronicznych ZUS. Trzeba jednak zachować termin składania wniosków. Osoby, które chciałyby zdecydować o przekazywaniu części swojej składki emerytalnej do otwartego funduszu emerytalnego, powinny wypełnić tylko pierwszy, drugi i trzeci blok. Przy czym w tym trzecim bloku mogą zdecydować także o zmianie otwartego funduszu emerytalnego. Co ważne, należy podkreślić, że nie wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole przy samym funduszu, który chcemy zmienić, tylko trzeba też jeszcze zawrzeć z nim umowę. To dopiero będzie skutkowało przekazaniem składki. Osoby natomiast, które będą chciały, aby całość składek emerytalnych wpływała na subkonto w ZUS-ie, muszą wypełnić pierwszy, drugi i czwarty blok. Nie pozostawiać tutaj nic wpisanego w trzecim, dlatego że to tylko będzie nam niestety utrudniało sprawę, będziemy musieli sprawę wyjaśniać i dłużej będzie to wszystkich nas kosztowało. Pamiętajmy, jeśli nie zamierzamy zmieniać decyzji, jaką podjęliśmy w 2014 roku, teraz nic nie musimy robić.